Witam w 167 z mamy ja entuzjazmu. Ja, jeszcze raz. Nie, nie jeszcze raz. Dlaczego? Zawsze jak nasze są wpadki, to zostawiasz. I tak to wytnę. Nie no, nie wytnę, dobra, no. Niezatapialni. Witamy w 167 odcinku podcastu Niezatapialni. Witam się z wami. Tomek Strągowski. I Gawa Smoleńska. I Dominik Gąska. Disclaimuj się. Czekaj, ja wstałam półtorej godziny temu i ciągle śpię w ogóle. To, co mówię, jest moją osobistą opinią i w jakikolwiek sposób nie reprezentuje opinii firmy Techland. Ja też mam disclaimer dzisiaj. Chciałbym osobiście przeprosić najserdeczniej pana Dawida de Grutole, posługującego się w swojej pracy pseudonimem artystycznym David Cage, za to, że w zeszłym odcinku nazwałem go bodajże jakimś tam Brytolem udającym Francuza, czy jakimś tam Francuzem udającym Brytola. Pan Dawid de Grutole jest Francuzem. Ze wszystkich... Dawid de Grutole. Ze wszystkich... Nie, ale wolę wyprzedzić, wiesz, wyprzedzić uderzenie. Tylko może ze wszystkich pseudonimów artystycznych, jakie mógł wziąć, wziął sobie po prostu Cage. To chyba stwierdziłaś, tak, że chciał być jak Nicolas Cage. No, Nicolas Cage też Nicolas ze wszystkich pseudonimów artystycznych wziął sobie Cage. Więc... No, to prawda. W dzisiejszym... Nie jestem ci... Ja mało spałem. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać najpierw o gireczkach, a później zobaczymy tak. Sklegówniki. Mamy trochę tematów, ale nagrywamy dzisiaj dwa odcinki, więc być może zostawimy je na drugi odcinek. Nagrywamy dzisiaj dwa odcinki? Tak, nagrywamy dzisiaj dwa odcinki. Tak, to może powiemy od razu, o co chodzi, co? Jak już powiedzieliśmy część, to powiemy całość. Jako, że za dwa tygodnie nas nie będzie, mnie i Igi nie będzie, to za dwa tygodnie... Znaczy nie, za trzy tygodnie. Bo za dwa tygodnie jeszcze normalnie nagrywamy. Jak wy to będziecie słuchać, jakby... Nie. Tak. No za tydzień, w każdym razie będzie weekend, gdzie nas nie będzie i wtedy dostaniecie odcinek tematyczny, a nie newsowy. Aha, czyli tylko za tydzień... Trzy tygodnie od teraz. Jakby. Aha, czyli za tydzień w weekend nagrywamy... Tak, jeszcze normalnie nagrywamy za tydzień w weekend. Jeszcze tak. Czyli to będzie taki zawieszony bardzo odcinek. Tak. Coś się może bardzo zmienić i się okaże, że jest już totalnie nieaktualne, że gier już nie będzie. No to wciąż istnieje... możemy mówić o grach, które były. Jakie prawdopodobieństwo istnieje. Więc to będziemy nagrywać dwa odcinki. Więc dzisiaj będziemy gadali przede wszystkim o giereczkach, ponieważ gramy ostatnio w dużo giereczek, a to się nie wcale tak często zdarza w naszym życiu, że wszyscy grają w coś naraz i to wszyscy w miarę w coś nowego. Więc ja będę rozmawiał o Call of Duty nowym, tudzież o Wolfensteinie nowym, tudzież o SteamWorld Dig, ponieważ jestem jedynym człowiekiem w tym kraju chyba, który mówi o tej grze. Jesteś takim apostołem tego, no. Tak. Dominik będzie mówił o Assassinie, ponieważ jest jedynym człowiekiem w tym kraju, który mówi tyle o Assassinie. A Iga będzie mówiła o... Ja będę mówić o X-comowym Mario. Mario and Rabbids, tak? To tak, się chyba tak nazywa. Mogę tak mówić. Jeszcze powtarzam The Last of Us, jako że... Ubisoft czekamy. Jakieś absurdalne pieniądze zarabia na tym. Tak, on w ogóle wydał tą grę. Ja nie wiem, bo czytałam newsa, jako że teraz ludzie się spowiadają z ostatnich zarobków, tych ostatnich kwartałów. I czytałam newsa, że Ubisoft prawie 20% w ogóle swojego urobku ma ze Switcha. Nie z Xboxa, tak. Nie z... I tak... Okej, ta gra jest w porządku, ale to jest kwestia chyba tego, że jest mało gier jeszcze po prostu na Switcha, bo jak? Może tak. Jak to się stało w ogóle? W ogóle to że Nintendo taką historię sukcesu zalicza z tym Switchem, Nintendo to jest w ogóle zrobiło najlepszą, najprawdopodobniej... Ja wczoraj o tym myślałam jadąc z pociągu. Okej, teraz nie mówię tutaj o line-upie gier, tylko o w ogóle samym użytkowności tej konsoli. To jest chyba najlepsza w ogóle konsola taka użytkowa, jaka wyszła. Bo to jest konsola, którą możesz wziąć ze sobą i nie płacisz w ogóle tak jak Wii U, niby mogłeś zabrać ze sobą, tylko musiałeś wziąć ze sobą zarówno tą jednostkę, jak i pada. I okej, są ludzie, którzy jeździli z tym, nie wiem, po świecie i w samolocie podłączali po prostu tą jednostkę i sobie grali na padzie. To Switch w ogóle ominął to wszystko i masz zupełnie nie zostawiasz nic w domu, kiedy bierzesz go ze sobą, w sensie cały czas masz bardzo dobre to wrażenie z tego grania, potem się przyłączasz w ogóle seamlessly na telewizor, nawet nie musisz nic robić, pauzujesz sobie grę, się przyłączasz na telewizor i to wszystko w ogóle gra i nie wiem, no ja mam nadzieję, że oni będą na to wydawać po prostu jak najwięcej gier nie wychodzi na Switcha. Ja będę w ogóle super szczęśliwa. Niedługo Skyrim i gra będziesz miała. Ale ja się naprawdę łapię na przykład na tym... SteamWorld Dig 2 jest. Ja się łapię na tym, że jak patrzę, że jest jakaś fajna giereczka, to się zastanawiam na przykład, czy dobra, czy w ogóle kupić ją teraz, czy poczekać, żeby wyjść na Switcha, bo ja wolę w nią grać na Switchu już automatycznie w tym momencie. Więc mi się wydaje, że to z tego wynika. Ale nie ma z kolei tylu pikseli, ile może mieć na Xboxie One X albo PlayStation 4 Pro. Ale ja już jestem od zawsze jestem pas do dat. Tam obojętnie ile to ma pikseli, ważne, żeby było grywalne. Więc
Ja nie jestem tam taki sucker, że okej, lubię sobie grać na ultra, jak sobie gram na PC, no bo kurde, fajnie sobie pograć, no ale to mnie nie robi zupełnie, jak tego nie ma. Więc ja chcę posłuchać Call of Duty najpierw, bo Tomek powiedział, że, Call of Duty jest, że to, jest super i że to jest najlepsze Call of Duty, tak, jakie wyszło, więc posłuchajmy. Jest to absolutnie najgorsza kampania w Call of Duty, jaką grałem w ogóle ever. I to jest, bardzo dziwne jest to, że ta gra dostaje te ósemki i dziewiątki. Znaczy to nie jest takie znowu bardzo dziwne, jakby szokujące, ale to jest kolejna chujowa gra 8/10 czy 9/10 nawet. Bo absolutnie tej kampanii singlowej się w ogóle nie da wytłumaczyć. Bardzo dobry tekst napisał Maciek Kowalik na waszym nazistowskim portalu, który zwraca tam uwagę na to, że ta gra to jest nie tylko powrót do pewnych tradycji serii, tylko to jest w ogóle cofnięcie tej serii o 10 lat. I to dokładnie tak jest. W ogóle wszystkie najgorsze rzeczy Call of Duty wracają tutaj, co nie? Jest cały czas są te spawning pointy, nie? W ogóle zalewają was fale przeciwników tak długo, aż wy nie odkryjecie, w którym miejscu musicie stać, żeby kolejne fale was zaczęły zalewać, a nie te z którymi akurat macie. To jest zupełnie tak jak podczas II wojny światowej. Czytałam wielokrotnie książki na temat II wojny światowej i były wspomnienia tam ludzi, którzy o tym mówili, no. Jest przedziwna decyzja taka z punktu widzenia projektu tego, że się używa apteczek. Z jednej strony ja jestem w ogóle wielkim fanem apteczek, bo apteczki ci komplikują... A, bo tam nie wraca ci zdrowie, nie? Nie ma tak, tego, nie wraca ci zdrowie. Nie ma, dobra, nie ma, ale jak działają apteczki z wrogami, którzy respawnują? No właśnie, dokładnie, to w ogóle nie działa. Do tego w ogóle nie masz tam pocisków jako projectiles, niektórych można uniknąć, tylko masz te takie natychmiastowe hity, no, tak jak działa broń palna. Więc tak naprawdę... cały czas giniesz tak samo dużo, tak samo przypadkowych jest takich śmierci, tylko teraz jeszcze się do tego irytujesz, że mogłem wziąć apteczkę. W sumie i tak nie mogłem, bo akurat nie miałem. Wiesz? I masz przed sobą takiego kolesia, który ci co jakiś czas daje apteczki, tak jak robiła ta Elizabeth w Bioshocku. Booker, Cash, Beast. I tylko, że problem jest taki, że ten koleś sobie biega gdzie chce. I ty musisz cały czas za nim biegać, żeby choć jakiś czas dał tą apteczkę. Jesteś takim jego przydupasem w ogóle na polu bitwy. W ogóle... Ale to jest jakiś... On też jest żołnierzem czy jest medykiem? On jest żołnierzem. Tylko ma nieskończoną ilość apteczek w ogóle. Nie wiedzieć dlaczego. I w ogóle wszystkie te bitwy w tej grze wyglądają tak, że ty biegasz, że ty jesteś w ogóle w centrum zainteresowania całego swojego oddziału, bo tam każdy z twojego oddziału ci może coś dać. Albo może ci wskazać przeciwników, tak że się podświetlają i ich widzisz ładnie. Albo może ci dać granat dymny, dzięki któremu będzie nalot. Albo możesz dostać granaty, albo amunicję, albo właśnie apteczkę. I ty się tam strzelasz, a tam cały czas z tyłu za tobą. Daniels, apteczka! Daniels, amunicja! Daniels, mam te granaty dla ciebie! Daniels, dzisiaj są twoje urodziny, mamy prezenty w ogóle. Daniels, matka nas napisała do ciebie list w ogóle. Nie, zaczekaj teraz, zabijam nazistów w ogóle. I tak, a przez to, że tam się tak dużo dzieje i że cały czas do ciebie strzelają i cały czas giniesz tak zupełnie przypadkowo, to ja w ogóle nie miałem czasu, żeby brać te apteczki od nich. No. I oni non-stop się drądą. No, przez to, że wiesz, że jakby ten pasek nie ma czasu, żeby ten pasek się odnowił, tylko oni cały czas mają tą apteczkę w zanadrzu, trzymają, no to non-stop się drą, non-stop, mam tą apteczkę, pamiętasz, że mam dla ciebie apteczkę Daniels? Mam apteczkę dla ciebie, tam, wiesz, taki upierdliwy kumpel, co nie? I w ogóle w recenzji... Nie będzie deseru, jak nie będziesz apteczki. No, nie będę się do ciebie odzywał w ogóle. W ogóle w recenzji bodajże IGN albo GameSpota padło takie dosyć mądre zdanie, że każda gra drugowojenna od czasu właśnie tych pierwszych Medal of Honor i Call of Duty jest tak naprawdę tak dobra, jak dobre jest jej lądowanie w Normandii. I no tutaj tak. To lądowanie w Normandii jest tak kurwa nudne, po prostu autentycznie w momencie jak cię wypuszczają na tą plażę, tam się nic nie dzieje. Biegniesz, od to trwa 30 sekund, biegniesz od jednej osłony do drugiej. Nie ma absolutnie znaczenia, czy strzelasz, czy nie strzelasz, czy coś robisz, czy nie, bo tak naprawdę jest strasznie zaskrytowana sekwencja, dookoła? W której... Co? Giną ludzie dookoła? Tak, giną ludzie dookoła. I ty to oglądasz, ale to jest... Jakby żyjemy już w tym momencie, gdzie wiemy już, jak działają Call of Duty i jak działa Medal of Honor, i jakby... Od początku zdajesz sobie sprawę, że na nic nie masz wpływu w tej sekwencji. Mm-hmm. Że po prostu musisz biec od checkpointa do checkpointa, dobiec do końca tej plaży i wtedy coś się wydarzy i wiesz, rymujesz. Jest przełom, co nie? Co? Zrymowałeś. Nie słyszałem, jak Tomek zrymował. No, że biegniesz do końca tej plaży i wtedy coś się wydarzy. Hello? Call of Duty rap. A wiecie, co się wydarza na końcu tej plaży? Nic. Masz tą taką rurę z szeregowca Ryana, którą rzucasz na zasieki i ona wybucha i te zasieki, jest taki wyłom w tych zasiekach i wtedy możesz biec dalej. Yo, fun.
Więc ogólnie... Nie straumatyzowała się Normandia. Ogólnie nie. Ogólnie najlepsza misja w całej tej kampanii to jest misja, która totalnie tej kampanii nie pasuje. Jest taka misja w Paryżu, w której w ogóle wyjmują cię z tego Danielsa i wkładają cię w ciało Russo, takiej dziewczyny z ruchu oporu francuskiego. Która się nazywa Russo. Tak, która się nazywa Russo, ponieważ, ponieważ widzę, to Francja. Ktoś przeczytał książkę na temat rewolucji francuskiej. Ponieważ to Francja i we Francji albo się nazywasz Jacques, albo Russo. A jak jesteś naprawdę wyjątkowym Francuzem, to się nazywasz Jacques Russo. Jeszcze Degrutola możesz się nazywać. No. Ale wtedy zmieniasz się tak na Cage, więc, bo tam wstyd, nie? No właśnie. I tak nie wiedzą, że jestem Francuzem. Więc... I ona jest naprawdę fajna, bo ma w sobie takiego dużo takiego skradankowego elementu i na przykład musisz przeczytać swoje papiery i musisz wiedzieć dokładnie, jaką masz przykrywkę, bo często cię o to pytają. Mm-hmm. I jak popełnisz błąd, no to tam zostajesz zdekonspirowany i cała reszta misji jest... Ale co, musisz wybrać tą, masz opcję dialogową? Masz normalnie opcję dialogową. To jest pretty cool. Tak, to jest spoko, tylko ta misja centralnie wygląda, jakby była totalnie z innej gry. Jakby ją kto inny zaprojektował. Może to była misja, którą napisali na początku. Może tak. Zobaczymy, co będzie na koniec. I potem zostajesz takim, dobra, to się nie składa. Zróbmy tę misję, którą tam mamy. Było tak ze starym Deus Exem, tym pierwszym z nowych Deus Exów, że tam walki z bossami robiło inne studio. I bardzo, bardzo wyraźnie widać było, że one są dużo gorsze niż cała gra. Tu jest jakby na odwrót. Bardzo wyraźnie widać, że ta misja jest dużo lepsza niż cała gra. I też wszyscy, znaczy wszyscy, ja podejrzewam, że to im robiło inne studio, dużo lepsze niż Sledgehammer. Bo Sledgehammer robił całą tą grę. Ale co tam się dzieje w fabule? To jest dobra nazwa, która mówi się o tym, jak studio robi gry, tak swoją drogą, jak się nazywa Sledgehammer. Co tam się dzieje na końcu w fabule, to jest głowa mała. Czy to... wygrywają wojnę? Wygrywają Czy naziści wojnę. Przegrywają? Wygrywają wojnę. I cały główny wątek jakby tej fabuły jest nawet nie najgorszy, bo stawia się takie Czekaj, pytanie... Czekaj, bo to nie wiem, czy to jest spoiler. Naziści przegrali drugą wojnę światową. Tak, naziści przegrają drugą wojnę. Przepraszam, jeżeli zespoilowałam wam drugą wojnę światową. Nawet nie najgorszy jest konflikt pomiędzy dwoma szefami, jakby dwoma twoimi dowódcami, ponieważ koleś, który wydaje się, jeden z nich mówi, że powinniśmy zawsze walczyć o naszych żołnierzy, powinniśmy zawsze iść, wracać po tam, wiesz, po poległych, porannych i tak dalej, a drugi mówi, że to jest bullshit i że powinniśmy zawsze wykonywać rozkazy, nawet jeżeli te rozkazy są skurwysyńskie, nawet jeżeli musimy poświęcić tam część naszego oddziału, nawet jeżeli musimy zostawić kogoś na polu bitwy i tak dalej, to jesteśmy tylko trybikami w wielkiej machinie i ludzie, którzy nam wydają te rozkazy, mają większy obrazek. I to nasze poświęcenie służy większej sprawie i służy większej strategii. I on jest przedstawiony jako ten skurwysyn w tej grze, ale jednocześnie jest mu oddana sprawiedliwość, że to on ma rację. Że jakby, inaczej się nie wygrywa wojen. I to jest dosyć ciekawe. Tylko, że pod koniec, jak już ten spór jakby zostaje rozstrzygnięty, nagle ludzie sobie przypominają, ludzie ze Sledgehammer sobie przypomnieli, że w tej wojnie chyba chodziło jeszcze o Holokaust. A, bo tam jest obóz koncentracyjny, rzeczywiście. I tak. I jeden z... tutaj będę teraz spoilował zakończenie kampanii Call of Duty. Tylko, że ono jest tak chujowe, że mam nadzieję, że nikt się na mnie nie obrazi. To jest 13 minuta, 12 sekund, więc zapiszemy sobie to gdzieś. I jeden z twoich żołnierzy, jeden z twoich przyjaciół jest Żydem i dostaje się do niewoli i trafia do obozu koncentracyjnego. Wiecie, jak to jest rozwiązane? Jest ostatnia misja, którą... Bo ty go, jako że dochodzi do ciebie, że wysiłek wojenny jest ważniejszy niż ratowanie twojego przyjaciela, to zostawiasz go jakby, zostawiasz ten wątek i zdobywasz ostatni most na Renie, który otwiera tam armii drogę do Niemiec i pozwala wygrać wojnę koniec końców. Ale w tym momencie ktoś tam ze Sledgehammer sobie pomyślał, to jest dosyć mądre, co powiedzieliśmy, ale tam jednak zginie człowiek w tym obozie koncentracyjnym, a na to nie możemy sobie pozwolić, bo tworzymy popkulturę, a ludzie, którzy odbierają popkulturę, są durni i musimy ich traktować jako durnych ludzi. Więc jest tak, idziecie, nagle jest cięcie i jesteś w obozie koncentracyjnym, idziesz przez ten obóz koncentracyjny, tam ci mówią, jaki straszny jest obóz koncentracyjny, później jest cięcie i biegniesz przez las i... Po tym, jak biegniesz przez ten... Totalnie, kurwa, naoślep. Biegniesz przez las, którego nigdy w życiu nie widziałeś, co nie? I nagle wybiegasz z tego lasu i widzisz, jak zły SS-man ma zabić twojego przyjaciela, ponieważ ten przyjaciel okazuje się, że w marszu śmierci był wyprowadzany z tego obozu. Mhm. I tak się akurat złożyło, że oni w tym akurat momencie, jak ty biegłeś przez ten las, co postanowili zlikwidować tych ostatnich więźniów, zlikwidowali ich wszystkich, poza tym twoim przyjacielem. Więc ty wypadasz z tego lasu, masz taki slow time efekt, że możesz... strzelić do tego kolesia, albo chyba możesz też do niego nie strzelić, nie wiem, ja strzeliłem na wszelki wypadek, bo widziałem nazistę celującego do więźniów obozu zagłady, więc
miałem taki chyba moment wyboru moralnego i podjąłem decyzję. I go zabijasz i rozwiązujesz chyba problem Holokaustu w tym momencie. I wszystko się dobrze kończy. Czyli cały Holokaust jest jakby pokazany przez pryzmat jednej osoby, tak? W ogóle cały Holokaust jest tam pokazany jako przez pryzmat armii amerykańskiej, że Holokaust był straszny, bo amerykańscy żołnierze trafili do obozu zagłady. Znaczy jeden konkretny amerykański żołnierz, ale na szczęście w tym akurat czasie ty biegłeś przez las i mogłeś powstrzymać ten Holokaust. Ale ty biegłeś przez ten las właściwie czemu? No nie wiem, nie wiem. Jest, centralnie jesteś w obozie zagłady, jest cięcie i biegniesz przez las. Taki jakby, poranny jogging jakiś, tak, nie wiem, skąd. Jakby, nie wiem, jakby po prostu wybiegłeś chyba z tego obozu zagłady i biegłeś tak długo, aż trafiłeś do tego ostatniego SS-mana, który zabijał ostatniego więźnia, no. Tak to jest, autentycznie tak to jest narracyjnie zrobione, co nie? Nie porazili sobie, no, chłopaki, jego. troszeczkę nie może, za bardzo. Może to jakaś też zmiana na ostatnią chwilę była. No może tak. To tak trochę brzmi, to nie? To w ogóle jak... wszystko, co powiedziałeś, brzmi tak jakby ej, przeczytałem ostatnią książkę o II wojnie światowej, tam jeszcze był Holokaust. Oh fuck, Holokaust! Wiedziałem, że o czymś zapomnieliśmy. Ale właśnie śmieszne jest to, że ta gra, ona by miała mega mroczny wydźwięk, co nie? Gdyby ten koleś umarł w tym obozie, ale to by był mądry wydźwięk. Po pierwsze, że jak trafiałeś do obozu, to zazwyczaj umierałeś i tak, taka jest prawda historyczna. A po drugie, że właśnie, że tak, że bycie, że jak jesteś trybikiem w machinie, no to się liczy też z poświęceniem. I że okej, ten człowiek umarł, ale jego śmierć służyła wyższemu dobru, temu, że armia amerykańska zwyciężyła, weszła do Niemiec, nie? A tutaj nie, tutaj się okazuje, że można mieć wszystko, co nie? Może można mieć gołębia na dachu i wróbla w garści. Sen po prostu, może mu się to śniło na końcu. Jest sekwencja snu, notabene. Jest tam coś takiego też, że... A co, że druga wojna światowa to był tylko sen? Nie, że to zabicie, znaczy uratowanie tego przyjaciela. Ja bym to musiała zobaczyć, ja to muszę zobaczyć, bo to, co ty mówisz, brzmi super absurdalnie. Na maksa po prostu, To brzmi centralnie jak bardzo absurdalne decyzje, które być może tam coś było obcinane i w ogóle, że ktoś doprowadził do tego i stwierdził, dobra, to działa. Totalnie to jest nasza albo wizja. Albo może było faktycznie takie mroczne zakończenie i to już było zrobione, już Hammer chciał takiej gry, po czym ktoś z aktorzy powiedział, spojrzał na to, obejrzał to i powiedział, że panowie, ale tak, to nie. Nichuja. Ale ktoś im namówi, ale wojna była brutalna i tragiczna, nie? Nie na mojej warcie. Bo oni mają później włączyć multiplayer i się tam strzelać, a nie, kurde, myśleć o bezsensowności przemocy, bo jeszcze pomyślał, że przemoc z użyciem broni palnej jest szkodliwa. No. I potem by były takie w ogóle serwery, gdzie ludzie do siebie nie strzelają. Całymi godzinami po prostu chodzą po polu bitwy i rozumieją się i jest taki... I wchodzisz i rozmowy na czacie, w sensie o tym voice czacie, są takie naprawdę o życiu, o filozofii, o tym, że wojna jest brutalna. I właściwie to się łączy tylko po to, żeby się filozoficznie pospierać z tym drugim tym zespołem. Ale no, to jest tak złe, że aż przykre, naprawdę. A czy grałeś w multiplayer? Nie grałem w multiplayer. Ja nie gram w multiplayer Call of Duty. Jestem za słaby. A ile czasu ci zajęła kampania? 6-7 godzin? Totalnie... Nie porwało cię. Nie, w ogóle... A historię postaci, oprócz Danielsa. Ona by mnie porwała, no ten Zussman, ten Żyd, który trafia do obozu zagłady, on jest dosyć ciekawą, no takim sympatycznym kolesiem. Okej, okay, polubiłem go. Ale on jest Amerykaninem. I daje ci apteczki. I pamięta o twoich rodzinach. Tak, jest Amerykaninem. Okej. Jeszcze chciałbym powiedzieć słowo o fatalnym polskim dubbingu. Który tłumaczenie samo w sobie jest niezłe, ale dubbing technicznie jest strasznie źle zrobiony. Postacie, które powinny mówić, się drą, dialogi są nagrane bardzo często za cicho. Pod koniec jest w ogóle cała seria za cicho nagranych dialogów jednej postaci, a że to jest twój dowódca, to co on krzyczy do ciebie, zwłaszcza w trakcie strzelaniny, jest dosyć ważne, a ty go w ogóle nie słyszysz, tylko musisz czytać na piciki, co nie, co on tam do ciebie mówi. Powinno być tak, że na przykład ktoś mówi, ale z tyłu słychać, że to jest nagrywane na ulicy, jakieś dzieci płaczą, pies szczeka. Są dialogi, których w ogóle nie ma, jakby wypadając, nie, nikt ich nie mówi. Że niedograne są, tak? No, podejrzewam, że one są dograne, tylko nie pojawiły się, jakby nie zadziałały, kurde, nie zaskoczyły. To się cały czas dzieje, to był problem, tak, który w drugim Mass Effectie był bardzo widoczny i myślałem, że to jest wtedy, że to jest jakaś jednostkowa sprawa, co się ciągle w polskich lokalizacjach dzieje. Jest, no naprawdę bardzo zła jest lokalizacja. A że Steam ci domyślnie reinstaluje twoją wersję językową, co nie? No to już mi się nie chciało tam odinstalowywać i instalować znowu, przestawiać tam w ustawieniach.
Więc grałem całą tą polską i no, było to dosyć niefajne doświadczenie. A propos polskich wersji, teraz sobie przypomniałem, będzie krótka dygresja, będę miał dla was zagadkę. Jak zapewne pamiętacie... Jak spaceruje statek. Jak zapewne pamiętacie, tak, było trochę kontrowersji w naszym nagraniu. Znowu! Triggered. No sobie wyobraźcie, to spacerujący statek. W każdym razie... Polska wersja językowa Assassin's Creed Origins wywołała pewne kontrowersje wśród nas. Iga twierdziła, że jest fatalna. Ja zawsze... Ja mam taki instynkt, że zawsze bronię polskich wersji, bo ja uważam, że wszystkie gry powinny mieć polskie wersje. Też tak uważam. Więc daję im trochę takiego kredytu zaufania, być może niesłusznie. Ale niestety w tym wypadku Iga miała rację. Wczoraj coś już we mnie pękło kompletnie, kiedy wszedłem do interfejsu, bo chciałem coś sprawdzić, do menu. I tam było coś jak ustawienie interfejsu gry, w sensie tego, ile jest tego HUD-a, ile co jest wyświetlane. I opcje brzmiały tak. Wszystko, światło, minimum i wyłączone. Light, a minimum, już zgadłaś, okay. Tak. Mi to akurat dłuższą chwilę zajęło, co to znaczy światło. Ale to jest jego kontekst. Ale było zajebiste, jakbyś włączył światło i tam taki To właśnie miała być moja zagadka, co to znaczy światło. To mi to naprawdę zajęło tak akurat dobrą minutę zastanawiania się. No to jest tłumaczenie bezkontekstowe, tak, widać, niestety, tak, bo jak są bloki tekstu, to one są dobrze przetłumaczone, ale widać, że jak jest jakieś słowo, termin, to że bardzo często... Właśnie mi się wydaje, że w Call of Duty w ogóle też było nagrywanie bezkontekstowe. Że ten aktor, który gra tego twojego przywódcy, nie wiedział, kiedy się drzeć, a kiedy normalnie mówić. I no dlatego, tak, no, on dostał scenariusz i już mu powiedziane, jesteś na polu walki. On przeczytał, że tam jest na przykład coś, co brzmi w miarę agresywnie, co może być do ciebie mówione równie dobrze. Stwierdził, dobra, to pewnie typ się drze, no i też trudno jest go winić, jeżeli nie było reżysera, który by mu to poprowadził w jakiś sposób, nie? No trudno jest oczekiwać od typa, który pewnie jest wynajęty od godziny, żeby tutaj, pograj w to i zobacz, czy to jest twoja postać i się w nią wczuj, no i... Mamy z tym duży problem. Jest duży problem z technicznym rozwiązaniem tłumaczenia, bo o ile myślę, że oni by chcieli dorównywać do jakiejś jakości, to właśnie są takie rzeczy, których my jeszcze nie rozumiemy, które się wiążą z gierowaniem. Ale są profesjonalnie nagrywane te dubbingi, tak jak robili to przy Uncharted i tak dalej, że nawet w pewnym momencie tam nagrywali te rozmowy tak, jak się powinny nagrywać, że masz dwóch aktorów w studiu i oni autentycznie ze sobą rozmawiają. Ale to też to nie może jest wynikać tak, że to... z faktu, że bardzo dużo, na przykład jak lokalizowali Wiedźmina, to zwróć uwagę, że oni mieli cały zespół lokalizacyjny praktycznie u siebie, więc oni o to dbali, jeżeli coś outsourcujesz, Wydaje mi się, że takie marki jak Call of Duty Assassin no są Stać chyba na to, tyle tak to. Dochodowe. Jaki dwukropek Assassin? Nieźle. A tak to w ogóle cała ta kampania, już kończąc zupełnie temat, to jest najbardziej podstawowa kampania w ogóle w Call of Duty. Ale przyjemnie ci się przynajmniej w to grało? Przyjemny jest film strzelania, bo równolegle gram w Wolfensteina 2 i tam autentycznie nie mam takiej przyjemności strzelania. Jak skarżę na spustę, takie jest tam pium, co nie? A Call of Duty dobrze robi. Call of Duty kopie, jak strzela. Ale Call of Duty to od zawsze robi, nie? Tak, no właśnie. Czy Wolfenstein jest trudny? W sensie nie czy trudny, czy kara ciebie jako gracza? Wolfenstein ma... Ja bardzo krótko grałem w Wolfensteina, więc nie chciałbym jakiejś oceny, co nie takiej całościowej wystawiać, ale ma coś, z czym się zgadzam, o czym pisał Szymon bodajże i chyba Michał Kowal, że bardzo źle sugeruje Wolfenstein odnoszenie obrażeń. Bardzo źle ci informuje na ten temat. Słyszałam, że jest właśnie problem z tym, że nie wiesz za bardzo, gdzie są hitboxy, że bardzo źle nie, że bardzo źle, tylko że nie jesteś pewien na przykład, bo tam jest ten stary system Wolfensteinowy, że tam wchodzisz zdrowie, w zasadzie w apteczkę, że ty nie wiesz, czy ty już dlatego nie wlazłeś, musisz podnosić, nie? Właśnie, wszystkie te przedmioty musisz podnosić. Znaczy, jesteś w stanie przez nie przejść, tylko że ten hitbox, jak przez nie przechodzisz, jest tak wąski, że ty nie wiesz, czy przez... To może ja nawet nie wiedziałem, że jest ten hitbox, no bo tak, bo ja wszystko to biorę, ja na wszystko muszę spojrzeć i X-em co nie wziąć, podnieść. Oczami. Tak. Ale przede wszystkim jest problem z tym, że na początku ten BJ Blazkowicz twój jest ranny i ma tylko 50% zdrowia. Możesz do 200 go naładować, ale ono i tak wraca powoli do 50. Więc ty jakby od początku jesteś upośledzony trochę, a jeszcze sobie nie zdając sprawy, kiedy dostajesz obrażenia, to bardzo często giniesz i tak sobie myślisz, kiedy to się wydarzyło. Czyli gracie karę jakby. Jesteś, uważasz, że to jest niesprawiedliwe tam tak. Gracze. Okej, bo słyszałam bardzo dużo opinii, to takiego tak chciałam się ciebie zapytać, czy się z tym zgadzasz. I fajnie się strzela w Call of Duty.
No, tylko że tak jak Dominik mówi, no fajne strzelanie Call of Duty to miało od zawsze. Ma naprawdę ktoś tam kiedyś bardzo dobrze zaprogramował taki, nie wiem jak to nazwać, no ale takie poczucie potęgi, co nie, jakby, że jak walisz z tego karabinu, no, to czujesz, że tam się dzieje shit z drugiej strony. A właśnie, a jak, czy te bronie kojarzą ci się, czy są inne i czy rzeczywiście wyczuwasz w nich drugą wojnę światową? Nie, to jest takie w Battlefield 1, to są te same bronie w innym opakowaniu. No, nie, to są wszystkie takie najbardziej podstawowe bronie, to jest właśnie, ta gra absolutnie nic nie proponuje, tam wydarzeniem misji jest na przykład to, że musisz, kurde, ze snajperki strzelać, albo usiąść za karabinem takim, wiesz, stacjonarnym, maszynowym, no. A powiedz mi... I to są, wiesz, to są takie high pointy, co nie? Takie... A najbardziej spektakularny moment taki kinematograficzny? No jest coś takiego, że wjeżdżasz jeepem pod pociąg pancerny i ten pociąg się wykoleja. I centralnie ta katastrofa z Super 8, gdzie, nie wiem, czy pamiętacie początek Super 8, pamiętam. Ale jak tam się wykoleja pociąg, to jakby apokalipsa się działa, no to tutaj się dzieje 10 razy bardziej, co nie? Tutaj po prostu, ja się dziwię, że w ogóle Niemcy się nie kapitulowały, nie poddały się po tej katastrofie, nie stwierdził, okej, dobra, to trochę przegięcie, czyli okej, okay. Czyli jest check, że jest kinematograf. Czyli ogólnie Tomek Pstrągowski, Call of Duty World War II, 7/10. Nie, no ja bym dał z 5, kurde, tej grze. Ona jest kompetentna jako taka stokowa strzelanka, takie idziesz i pam pam, co nie? I tyle. Nic więcej nie ma w tej grze, nic. Przynajmniej w singlu. No jak ja bym miał grała, to bym grała raczej w singla, więc ja zachęciłem. No ja zawsze lubiłem. Ale jestem tak ciekawa tego, jak wygląda to zakończenie, że wolałabym je przeżyć i się obejrzeć na YouTubie, ale nie wiem, czy chcę wydawać tyle pieniędzy, żeby pograć w coś, co jest takie, jak opowiedziałeś. To nie brzmi right po prostu. Ja też w ogóle straciłem w tym momencie tak by good job, Tomek. dziękuję. Ja bym tej gry nie kupił, ale może bym kiedyś kogoś pożyczył, a teraz nawet nie mam chęci. To opowiedz nam teraz o swoich wspaniałych przygodach w Assassinie. Tak, teraz będzie... Wbiłeś już 50 godzin. Kocik Asasyna, tak, wbiłem w niego już ponad 50 godzin, ciągle w niego gram i kurde, kocham tą grę, naprawdę to jest, wiem, że kurde, brzmi to słabo i to teraz włączam moje krytyczne myślenie, włączam moje osobiste myślenie, tak jak ja, to jest kurde w tej chwili absolutnie jedna z moich ulubionych gier tego roku. Biorąc pod uwagę, że w sumie przy okazji, że pierwsza z moich ulubionych gier tego roku to Timberwolf Park, to też trochę mówi o mnie, że mi się podobają tylko te rzeczy, które już lubię najwyraźniej. Ale miałem wczoraj, grałem, bo znowu grałem do 5 rano w tą grę i miałem wczoraj takiego cudownego sidequesta, który tak wspaniale uosabia to, co mi się podoba w tej grze i to, co też pisałem w recenzji na Poligami. Ja jestem strasznym... Masz opcje dialogowe w tej grze? Nie masz. Jestem strasznym freakiem takiego poczucia życia w świecie gry. To jest coś, co jest dla mnie szczególnie w RPGach, ale w ogóle w grach. Jak RPG to robi dobrze, to może mieć skopaną walkę, może mieć skopane te decyzje, może mieć skopaną mechanikę, ale jeżeli ja grając to czuję się jako... czuję się, że istnieję w tym świecie i mogę się w nim zatracić i gram do 5 rano i nie chcę wyłączyć, bo nie chcę tracić łączności z tym światem, bo jestem w nim. To jest dla mnie absolutny szczyt tego, co jest dla mnie istotne w tego typu grach. I wczoraj miałem taką misję, spotkałem babkę, wychodząc z miasta w ogóle miałem kogoś ratować, iść do jakiegoś tam porwanego typa, nieważne. Ale tam chuj z nim. Rozumiem, że golałeś. Stała babka, ale, no bo słuchaj, jaka jest sytuacja, on może poczekać tam, on jest więziony, torturowany. Chcą z niego jakąś informację wyciągnąć, nie zabiją go, nie? A stała babka na szczycie takiego klifu i chciała popełnić samobójstwo. No i tam mówi, że jej mąż stał, też prosta historia, został ukąszony przez skorpiona. Nie było tam, że coś tam. Nie, I musisz iść zabić tego skorpiona. On w ogóle proponuje coś takiego, ja tak żartem, że ten... że trzeba zabić tego skorpiona. Spalić wiązku skorpionów. I ona mówi, że z tego miejsca... No coś rzucić z tego klifu, popełnić samobójstwo. I że oni z tego miejsca z mężem obserwowali czaple, które sobie wyjdzie tam gniazdo. Na co główny bohater proponuje, że nie proponuje, tylko wpada na pomysł. Że zabije czaple. Wpada na pomysł, mówi, poczekaj tutaj, mam nadzieję, że się nie rzucisz. W ogóle bardzo fajnie, jest super zagrany ten bajek, go strasznie lubię. Jest bardzo... Z voice acting pozostałych postaci w tej grze, czy tam NPC-ów jest bardzo różny. Na przykład miałem wczoraj typa, który się jąkał
i brzmiał totalnie, nie wiem czy pamiętacie, Jaja w Tropikach, Tropic Thunder, jak ten był Simple Jack. No. To totalnie tak brzmiało, jakby ktoś kurwa nagrywał jakiś pastisz, czy jakąś parodię jakiegoś się typa, więc voice acting tych pozostałych postaci jest różnie, znaczy kluczowych jest spoko, tylko tych NPC-ów jest różnie, ale bajek jest super, no i on tak ładnie kończy z nią tą rozmowę, że mam nadzieję, że nie rzucisz, poczekaj, coś ci przyniosę i postanawia zabić jej czaple i to ma sens, ja też miałem na początku takie, okej, obserwowałam stąd czaple w gnieździe, to zabiję czaple, przyniosę ci pióro, no ale tam chodzi o to, co ja ważenie pióra na szali, z sercem, ale jeżeli obserwujesz czaple w gnieździe, to raczej nie chcesz ich zabijać. Nie, ale tylko... nie zabija tej czapli w gnieździe, bo tam nie ma żadnej czapli w gnieździe, ona tylko mówi, że oni obserwowali. Okay. Nie, już zupełnie, no, zupełnie inną jakoś zupełnie inną, niczego no, inną czaplę. Chodzi mi o to, że jakby jeżeli ktoś ci mówi, że obserwowałem nie, nie. tutaj sroki, które wiły gniazdo, to nie chcesz, żeby osoba ci potem przyniosła zdechu srok. Nie, ale przynosi pióro, bo tam chodzi o to wizję, bo że, rozumiem. Że po śmierci składzione serce i tam pióro i się to waży i coś tam, jak coś tam. Nie? I w ogóle miałem przy okazji, mam kurwa... Jeżeli jest lżejszy, to idziesz do tam nieba. Tak, tego... i miałem już historię świadu. Z czaplami w tej grze w ogóle, bo miałem wcześniej misję w Memphis, która mi się w ogóle strasznie podobała, chociaż na nią trochę powkurzałem, że trzeba było do jakiegoś tam rytuału przynieść języki flamingów i właśnie pióra czapli. I tam flamingi spoko, wiemy jak wyglądają flamingi, tam easy, nie? Ale kurna czapla? 10 minut biegałem w tej kurna szukając czapli, bo to jest coś, co ta gra też bardzo fajnie robi, że bardzo często nie zaznacza ci. Tak daje ci ogólne wskazówki, co masz zrobić, ale nie jest taka kompulsywna jak poprzednie Asasyny i też wiele RPGów współczesnych w takim oznaczaniu ci konkretnie tu jest ta rzecz, którą masz zrobić. Więc trzeba było faktycznie konkretnie znaleźć czaplę i ją zabić. I myślałem sobie, kurde, znowu muszę czapli szukać, no, ale biegałem tam wzdłuż, w tej wewte wzdłuż jeziora, w końcu znalazłem, że staję sobie... Jarabka stoi na klipie, się patrzy, jak to tam biega dookoła. Stały cztery czaple, więc wtedy zrobiłem czaplowy holokaust, zrobiłem wszystkie te czaple, bo stwierdziłem, że jak jeszcze raz bym miał questa, żeby znaleźć biuro czapli, to już będę kurde przygotowany, będę nosił ze sobą 10, nie? Więc zrobiłem wszystkie te czaple i wracam na ten klif, tylko że akurat byłem w takim miejscu, że bliżej było mi podejść od dołu i wejść na górę tego klifu. I wchodzę na to, wchodząc na ten klif i słyszę, jak ona gada do mnie. Uważaj, jest stromo. A on do niej, i co, teraz nie przeszkadza ci spadnięcie w dół. I kurwa, to było tak super, bo to było tak niespodziewane dla mnie, że ona zareagowała na to, że ja nagle postanowiłem sam wchodzić na ten, nie? I później się z nią schodzi z tego klifu, jest taka fajna rozmowa z nią, w której ona ci opowiada, czym się zajmowała, gdzie mieszkała, czym się przeprowadzili. I to jest kurwa, to było nic, to był kurwa mały, pierdółkowaty quest, ale to był quest, który po pierwsze mnie zaskoczył jakoś umiejscowieniem, faktycznie poczuciem takim, że to jest jakaś faktyczna postać, która istnieje w tym świecie, który coś mi o tym świecie opowiedział, zarysował jakieś tło fabularne, no rewelacja, naprawdę, a tam nic więcej tego nie było. Ale i co, i po prostu poszedł do domu? Nie, no później tam jeszcze był, bo później jeszcze lamparty atakują cię, jak ją prowadzisz i ona wtedy stwierdza w ogóle, że tak w obliczu, że tam prawie ją zabiły te lamparty, no nagle stwierdza, że chce żyć i tam idzie i wraca. Okej, bo właśnie tak się zastanawiałam, że to jest bardzo... Patrząc bardzo... na tą całą bezsensowną rzeź zwierząt dookoła mnie, tak jeszcze typ wraca cały taki upieprzony w krwi, czapli i piórach. Tak jak mówiłem, mimo że od Assassinów już mnie dzieli bardzo dużo, od trójki grałem tylko trochę w Black Flaga, to zaskakująco mi się podoba to, co widzę w tym Assassinie i nawet myślę, żeby w niego pograć. I oglądałem ostatnio filmik właśnie, w którym był mega chwalona ta gra za to, że za to wrażenie, taką iluzję, że świat żyje. Tak. I koleś tam mówił, jak bardzo ładnie są przedstawione rejony. Co? Spacerujące statki. Co? Pracujące statki na przykład. Jak bardzo przedstawione, jak ładnie są przedstawione rejony po powodzi, które są, gdzie masz zaznaczony poziom wody, gdzie ona podeszła, jak są odbudowywane, że tam noszą wszyscy dookoła materiały budowlane, chodzą spać i tak dalej, że jakby czujesz, że tam, że to ta powódź się wydarzyła, jak ciebie tam nie było i jak ty tam przychodzisz, to już widzisz, jak ludzie sobie radzą z jej skutkami. Jest na przykład coś takiego, byłem też w takim mieście, nie pamiętam jego nazwy, gdzie Grecy się budowali i tam zamienili jakąś starą świątynię Egipcjan na świątynię greckiego boga. I tam stał jakiś Egipcjanin i tam stał na schodach i tam wykrzykiwał jakieś tam hasła, że tam ci Grecy nas wszyscy tam niszczą naszą tradycję i tam wiesz, tam Grecy go home i tak dalej. Ci imigranci to nie. I też przychodzą i zabierają naszą robotę przy piramidach. I tam wiesz, to, ja to usłyszałem po prostu tam jakoś tam bokiem ucha, schodząc po schodach, akurat biegąc do kolejnego questa, ale tydzień przestanę i posłucham. I stanąłem i tam zacząłem głosować. I nienawidziłem Greków. I to są ze cztery tak naprawdę za cztery wypowiedzi takie zalupowane, które się w kółko ten, ale one są tak napisane, że niezależnie od tego, w którym miejscu zaczniesz tego słuchać, to cały czas ma sens w kółko.
No, także bardzo sprytne i tego typu rzeczy jest dużo. Albo coś takiego, że wczoraj też miałem, coś takiego zauważyłem, że w jednym queście, kiedy miałem tam, polowałem na jakiegoś typa, który odcinał ręce... Czaplom. Nie czaplom. Odciął rękę jakiemuś chłopu, który nie chciał mu sprzedawać zboża, bo on sprzedawał to zboże, bardzo tanio skupował od chłopów, żeby się na nim dorabiać. I też miałem wpaść do jakiegoś magazynu, kogoś tam uwolnić, czy tam poszukać jakichś wskazówek. I normalnie bym wpadł, pewnie po prostu zaczął zabijać tych ludzików, ale przypadkiem akurat szedłem tak, że byłem jeszcze schowany i też jakiś dialog przypadkowo usłyszany, nie? I się zacząłem zastanawiać, jak dużo takich rzeczy człowiek może tracić właśnie, że masz jakiś przypadkowy dialog, gdzie oni mówią, że kurna, to teraz tu przegięliśmy, nie? No, ale to wszystko ma sens, bo tam no, ten typ mówi, że to ma sens, czy coś tam, nie? Też to jest to też coś, o czym pisałem w recenzji. I teraz mi przypomniało, bo to się wszystko łączy też questami, jak super jest ta gra, jak prowadzi gracza od questami przez świat. Jak wyjeżdżałem z Memphis, miałem także jeszcze miałem w okolicach Memphis parę questów, ale myślałem sobie pobocznych, ale myślę sobie, dobra, idę już w ten, bo nie mam tyle czasu, idę robić głównego questa, więc olewam, nie? I jadę drogą i nagle widzę, że przede mną eskortowany w klatce zamknięty jakiś typ, na którym jest znacznik quest. No to myślę sobie, no kurde, no jak jest przede mną uwięziony i ma znacznik quest, no to uwolnię go. I uratowałem go i też to była cała w ogóle, cała linia questów, bo okazało się, że jest jakimś przywódcą rebeliantów, którzy w ogóle się włączyli do walki, bo tam zjechali konno z góry i się włączyli do tej walki, ratowanie go. I w ogóle to mnie poprowadziło do wiochy, do której bym w ogóle nie zahaczył, w której też był cały kolejny, musiałem porwać skrybę tego typa, którego chcę zabić. Bardzo to brzmi wiedźminowato. Tak, jest to bardzo wiedźminowato. Widać, że oni, jeżeli chodzi o projekt ten. I też, jak szedłem porwać tego skrybę, nagle natknąłem się na jakiegoś tam, że ktoś prowadzi śledztwo, jakiś typ leży martwy i ktoś tam prowadzi śledztwo w tej sprawie. No i pytam, o co tu chodzi. Tłumaczą i tam pomogę w tym śledztwie. I po czym nagle, odchodząc z tego śledztwa, już chcę iść do tego skryby, w końcu go porwać. Jakiś typ mnie jeszcze zaczepia, nie? Że ej, widziałem, że pomogłeś tutaj w tym śledztwie, nie? I nagle kolejny quest się otwiera i ten quest z kolei właśnie był tym questem z chłopem, któremu tam odcięli rękę, się łączy z głównym questem, a w ogóle całą tą jakbym olał tych rebeliantów i olał tą wiochę, która była zupełnie z boku, to bym do tego questa głównego swojego doszedł i w ogóle pewnie ominął ten sposób dojścia do niego, nie? Także to jest naprawdę świetne i Bajek mi się tak podoba jako postać, on jest tak fajny i znowu się dzisiaj zastanawiałem jeszcze raz, wpadłem trochę na jeszcze jeden powód, dla którego on mi się podoba, bo to jest taki Connor, tak naprawdę, tylko zrobiony dobrze. Bo on nie ma, on nie jest żadnym takim badassem, on nie jest żadnym takim, nie wiem, nie jak to powiedzieć, tym łotrem, tam złodziejaszkiem, czy jakimś tam tym, czy jakimś tam takim antybohaterem. On jest takim człowiekiem wybitnie oddanym tam pomaganiu ludziom, on jest takim tam, wiesz, dobro, szlachetność i wartości i tradycja. Tylko, że on jest po pierwsze w tym ludzki, a po drugie, i co mi się najbardziej podoba, że on nie jest cwaniakiem. Że jest taki super szczery w tym i totalnie się go, jakby widzisz go, kumasz go. Nie jest taki papierowy, nie jest taki... Kurde, no ciężko mi jest nawet to uchwycić, co go tak bardzo różni od Connora, ale bo on też robi strasznie głupie rzeczy tam, albo takie impulsywne. I przy okazji jeszcze to, co jest fajne, to że gra, że przy tym wszystkim, co ja powiedziałem o nim, że to jest taki typowy bohater, typowy taki heros, to jest przy okazji człowiek, który morduje ludzi. Masowo. I to nie jest tak, że gra unika tego, że gra jakby spycha to na bok i mówi, to się nie dzieje, albo że w ogóle pomija ten temat. To jest w niej. Tylko, że nie ma, nie jest zrobione jakoś tak na skróty. Nie ma na przykład takiego wrażenia, które było od bardzo nowa sesja, nie wiem, od samego początku. Że to jest taka historia, ale zrobiona na zasadzie, nie wiem, filmu Marvela, że nagle wpadasz do Londynu i tam ulicami spaceruje sobie Karl Marx, Darwin, Dickens i tam ktoś jeszcze i nagle wypełniasz na nich zadania i to jest taka nie wiem, takie kurde... I to już od dwójki było, że Leonardo tak. Jest takim twoim, jak się ten... Ziołem. Takim, ale z Bonda ten M, tak? Nie, M to jest chyba twoja przełożona, co? No w każdym razie, że takie wszystko... Q? Że to wszystko... Q. Q. Że to było takie wszystko... Kurde...
No, że cały świat się kręci dookoła ciebie. Cały świat się kręci dookoła ciebie. Cały Londyn tylko czekał, aż ty dotrzesz do niego, tak, i żeby Marks mógł zacząć się przechadzać ulicami. A z kolei w głównej fabule nagle w ogóle trafiałeś pomiędzy nagle wszystkie wydarzenia historyczne, pomiędzy wszystkich najważniejszych, jak w Forrest Gumpie, pomiędzy wszystkie najważniejsze postacie, tak. I nagle, wiesz, nagle ty jesteś z tej historii. Tutaj tej historii jest bardzo mało i ona jest bardzo na boku. Nie ma czegoś takiego w ogóle, nie ma czegoś takiego, że spotykasz co chwilę jakieś ważne postacie. Właśnie ten bajek jest zajebiście umiejscowiony jako ten bohater ludu i on jest tym bohaterem ludu. Przez większość gry to, co robisz, to jest pomaganie tamtym ludziom w Egipcie i okolicach. I on jest, i przy tym wszystkim potrafi być zabawny, ale potrafi być tak fajnie zabawny, jak nie tak, właśnie nie tak cwaniakowato. Jak wczoraj jeszcze miałem jeszcze jednego, zaraz kończę, miałem jednego questa z taką dziewczynką, właśnie to teraz trochę o tym voice actingu, dziewczynką, która sprzedawała na straganie jakieś tam pamiątki, że niby artefakty z siwy prawdziwe, a że bajek jest siwy, to powiedział, że hola hola, one nie są wcale prawdziwe. I ona miała taką manierę strasznie źle zagraną, że na każdą, że tam mówiła, że tutaj mamy taki artefakt i would you like? I tam, would you like? I tak se, I on tam sobie idziesz za nią, gadasz z nią i ona prowadzi cię do swojej matki i okazuje się, że tą matkę porwali jacyś bandyci. I wskakujesz na łódkę, bo tam ci bandyci są na drugim brzegu rzeki. Przepływasz na tą rzekę i zyskujesz tej łódki i bajek dużo coś takiego do tych bandytów. Mam tutaj taki ładny miecz, would you like? I to jest, nie wiem, to jest zajebiście zagrane przede wszystkim, ale tak po tej całej, jak mnie ta dziewczynka z tym would you like powtarzała to i nawet zaczęła mnie irytować tak, że słabo zagrane, to on jest tak wkurzony w tym momencie i mówi to w taki sposób, że ja trochę poczułem, że on jest nie tylko wkurzony na tych bandytów, którzy porwali tą matkę, ale też właśnie na tą dziewczynkę i na ten beznadziejny voice acting. Także no, ja się nie mogę nerwać od tej gry, które cały czas. Iga, twój monolog. Trochę już nie wiem, co mam powiedzieć. X-Com Mario, Rabbids. No to jest fajne, znaczy, bo to jest tak, ja nie mam jakiegoś długiego monologu, bo jestem teraz w którejś mapie drugiego świata, bo to jest tak samo podzielone jak pierwsze Mario, czyli tam World 1 do 8, gdzie tam jest mid boss i boss na końcu. A to jest taki XCOM, tylko ja nie jestem XCOMowa, od razu powiem. Ja lubię oglądać, jak ktoś gra w XCOMa. Ja jestem zbyt mało cierpliwa na XCOMa. Ja to lecę, ja chcę się bić od razu. Ja nie chcę myśleć o tym, czy jak ja może tego typa nie ruszę przez tą turę, to może będzie lepiej, bo ja chcę, żeby wszyscy cały czas coś robili i mnie wnerwiają totalnie takie tamte. Totalnie nie jest XCOMowa, no. Bardzo nie jestem i ten taki wątek, ten polityczny jakby w środku, też mnie nie robi, chyba że ktoś gra, to wtedy jest na przykład w stanie się zapytać, ej, ale czemu nie zrobisz taki? Ta osoba ma jakiś plan, to tego się fajnie słucha. Ja mam tak samo w planszówkach, jeżeli ja muszę za długo myśleć ileś tur i nie działać, i lepiej się powstrzymać i coś pozbierać niż atakować, to mnie już ta gra nudzi, automatycznie wychodzę i tam dobra, i lubię jak ludzie w to grają i lubię się na to patrzeć, nie lubię sama tego robić. I dlatego to jest kurde lepszy XCOM, nie? Bo to jest taki bardzo nintendowski projekt. Widać, że to zrobił Ubisoft, widać, że to nie jest gra Nintendo. Natomiast masz bardzo nintendowski projekt, masz mało możliwości robienia każdym typem czegoś, natomiast wszystkie z nich są takie, że strategicznie masz bardzo dużo możliwości tego, jak możesz to wykorzystać, tak? Więc tak, masz bardzo dużo taktyk ogólnie. I jest bardzo fun, w sensie jest, po pierwsze jest bardzo grywalna i te rozgrywki nie trwają nie wiadomo jak długo, więc jesteś w stanie sobie powtarzać, jak ci się podoba. Gra jest bardzo prosta na samym początku, to mnie na samym początku bardzo odrzucało, na zasadzie, że nie było mapy, której bym nie skończyła na perfect, a perfect masz, i to nie jest w ogóle jakieś tam osiągnięcie, bo perfect to nie jest, jeżeli na przykład nikt cię nie ruszy, tylko jeżeli wszystkie postacie, którymi wszedłeś do walki, przeżyją i wykonasz, dokonasz tego jakby goal w określonej liczbie tur, to masz perfekta. Jest permadef? Nie, oni w ogóle nie giną. Czy Mario może umrzeć na zawsze? To byłby szok w ogóle. Jeżeli Mario dostaje, ma 0 HP, to on nawet nie kładzie się na nic takiego, tylko on tak siada i mu się tak w głowie kręci kreskówkowo, że ma takie gwiazdki jakby dookoła czy coś tam głowy. Więc nawet tego nie ma i ja autentycznie myślałam na samym początku, że możesz do niego podejść i powiedzieć mu ej Mario, tam get up, pa! I tam pis. No, ale nie da się. I w sumie masz Mario i masz te dwa rabice na samym początku, dopiero potem dostajesz Luigi'ego jeszcze. Te rabice, i mi się w ogóle na samym początku bardzo nie podobał ten clash tego Mario i rabic, ale to bardzo do siebie pasuje, no tam właśnie w środku. Mi się to podoba, jak oglądam filmiki. No i właśnie, ale ja się tego nie spodziewałam, to jest w ogóle bardzo, bardzo fajnie zrobione. Podobno ten rabic, co gra Peach,
Jest fenomenalny. Tak, ever. Jest naprawdę. I to on ma jeden thing, on robi selfies. Podobno ma zajebistego Instagrama. Słucham? Podobno jest zajebisty Instagram. A to możliwe, ale co, ja wam powiem, że. To jest takie prawdziwe konto. Nie? Jest taki motyw, że pierwszy, nie Meatboss, bo Meatboss to jest taki. Cała historia się opiera, ta historia też jest taka bardzo nintendowska i Ubisoft troszeczkę. Cała historia opiera się na tym, że jest jakaś laska, która stworzyła takie okulary, takie gogle, które pozwalają łączyć ze sobą rzeczy, że na przykład jakbym, nie wiem, zobaczyła tam Xboxa i pada i klawiaturę, to by się zrobił jakiś taki pad klawiaturowy, tak? I rabicy tam przyjeżdżają w taką pralką do niej do domu, ona wychodzi z pomieszczenia, taką pralką, która podróżuje w czasie i wychodzą z tego, to totalnie nie ma sensu, jak o tym teraz mówię, wychodzą z tego i jeden z nich ubiera te gogle. Więcej sensu niż kampania w Call of Duty. No, jeden z nich ubiera te gogle i one mają taki problem, nad którym ona w ogóle pracuje, one się przegrzewają. Jest problem z tym, że się przegrzewają. No i one oczywiście zaczynają tam łączyć ze sobą różne rzeczy, nie wiedząc o tym, że te gogle, to co tam. I one tak bardzo się tam przegrzewają, że się fuzują z jego oczami. Więc on potem chodzi biedny po tym świecie Mushroom Kingdom, do którego się przynoszą tą pralką i łączy ze sobą rzeczy, które nie powinny być ze sobą złączone. I tak powstaje coś bossowie, no bo na przykład łączy się królika z tym takim Piranha Plant. No jest taki królik Piranha Plant, który ma tam jakieś specjalne zdolności z faktem tego, że jest Piranha Plant. No i to jest tam Meat Boss. I połączył królika chyba z Donkey Kongiem, bo jest taki wielki goryl królik, to jest pierwszy boss, który ma krawat Donkey Konga i... Boss Battles się różnią tym, że grasz normalnie z tym, że musisz spełnić jakiś warunek, żeby boss dostawał obrażenia, czyli dostać się na przykład w jakieś miejsce mapy i jeżeli tam masz typa, to jest tam jakiś guzik, który coś wciska, no i typ dostaje obrażenia. I gra jest w ogóle fenomenalnie właśnie śmieszna, bo między innymi ten Rabbit Peach, bo ona jest taka śmieszna, że ty sobie tak siedzisz i ja jestem na to za stary, po czym się śmiejesz, bo zrobili po prostu coś, co jest śmieszne. I właśnie jak pokonujesz tego tam Donkey Konga, Rabbit Konga, to on spada z takiego, to jest taka dramatyczna w ogóle moment, że zastanawiasz, czemu to jest takie brutalne, bo oni go zrzucają z takiego klifu w ogóle, on spada tam w nieskończoność i ona wychodzi i robi zdjęcia i całą kascenkę masz po każdym zdjęciu, jak on jest coraz niżej, a ona tak włosy sobie ten, po czym nagle jedno z tych zdjęć jest takie, że ten Rabbit Kong jest koło niej i robi takie wspólne selfie. W sensie, i ona jest taka super zdziwiona i przegląda potem, że jak to się w ogóle mogło stać. Więc jest to dosyć takie jest to taki bardzo naiwny humor, natomiast taki humor, co myślę, że każdy w jakimkolwiek wieku jest w stanie się tego tam. Co do poziomu trudności, to czytałem, że on się robi dosyć trudny, ta gra później. Znaczy, ja, że jest uczciwa drugim... jakby, że to nie jest tak, że przechodzisz później jak przez masło. Nie, jest ogólnie tak. Na samym początku właśnie mówię, wszystko robiłam na perfekta, raz mi się zdarzyło mieć coś głód, ale to tam powtórzyłam to, no i tam nie było potem problemu, żeby mieć perfekta. Natomiast już w drugim świecie tam chyba, nie pamiętam, chyba dwie ostatnie albo coś takiego, to już mam problem z tym, żeby po powtórzeniu zrobić perfekta, więc mam wrażenie, że ona po prostu będzie coraz trudniejsza, a byłam u znajomego, który miał to tam ileś tam już czasu temu, jak to wyszło i na Switchu grał i tam był jakiś taki boss w pewnym momencie w operze i to już wyglądało na mega skomplikowane w ogóle przedsięwzięcie, bo tam musisz rozkminić, masz co turę ci się pojawiają nowi przeciwnicy. Oni są dosyć trudni, bo tam jeszcze masz takie mini strategie z przeciwnikami, że masz tam różne rodzaje, że tam są takie oczywiście najgorsze przychlasty, ale jest na przykład taki tank, co jak do niego strzelisz, to on ma ilość ruchów nie w swojej turze, że on idzie w stronę tego, kto do niego strzelił, więc musisz rozstawić typów po prostu tak daleko, żeby on do nikogo nie zdążył dojść. To jest centralnie z XCOM'a wzięty. No tak, to nawet nie jest chyba tam ja właśnie nie lubiłem, XCOM'a, bo to fajnie... tylko z turowych gier po prostu, tak, zawsze ja jest taki nie grałem w tego XCOM'a, ale Michał Kowal Watch 2, jak ostatnio Michał Kowal mi opowiadał o swoich przygodach z XCOM'em 2, to właśnie wspominał o tych typach i to brzmi jak coś, co by mnie strasznie irytowało, bo to jest typ, który łamie reguły gry. Nie możesz się ruszać. Nie, no ale jego reguła jest taka, że on może, no. To no ale jest, co, jak to działa? No, ale... bo ma minus, jest jego plus, a jego minusem jest to, że on ma bardzo mało ruchów w swojej turze, no więc może do niego nie strzelić i on się nie ruszy. Ja w XCOMie na przykład, w XCOMie całą strategię na niego wymyślałem, że zostawiałeś, to robiłem to, co Iga robi, tak, ale... że tego nienawidzisz, że zostawiałem ludzi na stand-by'u i później zrobiłem takiego ping-ponga, tak, że, wiesz, że prowadziłem go przez całej planszy, jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał i tak dalej. Wiecie, na czym polega mój problem? Mój problem nie polega na tym, że to jest za trudne albo że to jest oszustwo tak dosłownie, że twórca gry mnie oszukuje. Tylko, że jak już mówiłem wcześniej w moim długim monologu, ja muszę wiedzieć, co się dzieje naprawdę. I dla mnie system turowy jest pewną abstrakcją.
Nie, no w to się gra centralnie jak w grę. No właśnie, nie, mi się bardzo podoba to, co Iga mówi, właśnie dlatego, że to, że ja nie chcę być tam w tym świecie, tylko to brzmi jak taki skomplikowany system reguł, to brzmi jak Fire Emblem. Jak skomplikowany system reguł, które ty musisz opanować i jakby zdawać sobie sprawę, kiedy, jakie tak, reguły działają ja i jak je wykorzystać i tak dalej. Ja uwielbiam coś takiego. Ja się zgadzam z tym i to wszystko jest fajne, ale mówię, to musi być dla mnie wewnętrznie spójne, to musi mieć sens, dlatego... Ale Dominik, tutaj ty już masz oddalenie nawet formalne, no bo właśnie, ty masz ten god mode, w sensie patrzysz się z góry na postaci. Tak, ale chodzi mi o to, ja nie wiem, czy wy nadal kumacie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jestem turowy z pewną abstrakcją, że ja to rozumiem tak, że my tak naprawdę nie ruszamy się tam, każdy ma swoją turę, ja, tylko że to się wszystko dzieje naraz. I ciężko mi już znaleźć typa, który reaguje na to, co ja robię, jeżeli to tak, nie wiem. No to jest typ, który jest bardzo ślamazarny i mój mało rozumiem, wchodzi ten, ale jak dostaje, jeżeli do niego strzelisz, to on się odwraca i jest tak, o ty. No może to, może... Rozumiem, o co Dominikowi chodzi, aczkolwiek nigdy w życiu taka myśl nie zaświetała w moim mózgu. Może jakbym to grał, to bym nie miał z tym problemu. Mam tak na odległość z tym problemem. Jest ilość rodzajów misji. Natomiast jest, przepraszam, tylko jeszcze szybko powiem, natomiast jest, graliśmy ostatnio jakiś czas temu z Osianem w Divinity, to mieliśmy walkę turową, po której takie szkielety, które NPC tacy, którzy nie mogli uczestniczyć w tej walce, normalnie chodzili tak nieturowo. A my w tym czasie graliśmy turowo, no to z tym już miałem zajebisty problem, bo tak, to już w ogóle nie kumam, jak ja działa w takim. Ja mam ten problem teraz, jak ogrywam jeszcze raz Last of Us, ale to zaraz mogę powiedzieć. No dobra, kontynuuj. Jak na razie trafiłam na trzy rodzaje misji. Masz misję, gdzie musisz zabić wszystkich, w sensie usunąć wszystkich. Oni też nie umierają, tylko oni się zamieniają w takie... jakby ich do sieci zaciągało, takie, w takie niebieskie kwadraciki, które znikają po prostu. A musisz zabić określoną liczbę przeciwników, czyli na przykład zaczynasz z trzema na mapie, ale pojawiają się co turę kolejni, czyli na przykład tam zaczynasz z trzema, musisz zabić sześciu, więc musisz jeszcze trzech tam dobić. I jest takie, że musisz się dostać do jakiegoś obszaru. I to nie jest ważne, czy kogoś zabijesz, czy po prostu tam lecisz na głupę, a masz te wszystkie łączone tam techniki, a to może zaraz. I jeżeli tam dotrzesz przynajmniej jednym typem, to runda się kończy. I teraz tak, gra jest zrobiona dużo prościej niż XCOM, ale i tak jest tam jakaś głębia w ogóle strategiczna, bo możesz być schowany za przeszkodą, i możesz być schowany w 50%, czyli jest 50% na trafienie ciebie, to jest niska przeszkoda. Możesz być schowany w 100%, wtedy jest 0% na trafienie ciebie. Może być jakaś przeszkoda na linii wzroku ciebie lub typa i wtedy też nie można do ciebie strzelić. I teraz, jeżeli jesteś wyżej, to masz lepsze szanse na trafienie. Tak. I jeżeli się ruszasz, to jeszcze oprócz tego, bo masz fazę ruchu, fazę strzału i fazę użycia specjalnej zdolności. Masz trzy fazy w każdej turze i to jest tylko tyle. Z tym, że jak się ruszasz i przebiegniesz przez typa, to go podhaczasz i jeszcze możesz mu hapeki tam zabrać. I przy okazji masz ruchy łączone, czyli jeżeli trafisz na swojego typa podczas ruchu, to on ci wybije i to ci dodaje ilość tam jeszcze kwadracików ruchu, więc... To są w ogóle zajebiście mobilne są te postacie z tego, tak, i co więcej, z tym miałam akurat problem, teraz już tego nie widzę i ja jestem przyzwyczajona do grania turowego typu Fallout, czyli są action pointy na chodzenie. No. A tam masz obszar, w którym się poruszasz i ty w tym obszarze, w jakim się poruszasz, jesteś w stanie łazić w koło Macieju, jesteś w stanie zrobić 6 okrążeń dookoła tego, jeżeli ci się tylko w żywnie podoba. To nie tak jak XCOM. Z tym, że jeżeli kogoś podhaczysz, to możesz podhaczyć tylko jedną postać w turze, nie możesz podrobić tego więcej razy. I oczywiście, no tak, że możesz biegać w koło Macieju, ale to nie ma sensu. To nic nie daje, no bo można by powiedzieć, że w XCOM w zasadzie jest tak samo, no tylko że w XCOM musisz się zdecydować od razu, gdzie kończysz. No tak. A tutaj możesz się ustawiać i... Ale to jest fajne, bo możesz sobie na przykład sprawdzać szansę na trafienie, tak? Z jakiegoś miejsca i wtedy... Znaczy, to nie jest tak, że ty się realnie poruszasz typem, tylko ty wyznaczasz im... Ty jesteś taką rumbą, przez całą grę jesteś taką rumbą, nie jesteś Mariem albo coś takiego. No masz kursor. Tak, no. I tym kursorem możesz sobie chodzić dookoła i za tobą się ciągnie ten. I wtedy z każdego kwadracika widzisz, jakie będziesz miał szanse na trafienie każdego typa. I to jest tam pretty cool. Mi się w ogóle w tę grę gra fenomenalnie dobrze, czego się nie spodziewałam, bo jak ona wychodziła, to o ile widziałam, że ona będzie pewnie fan, to nie dla mnie, to jak zaczęłam w nią grać, to jest naprawdę cool. Więc... A, i teraz jest jeszcze w ogóle kwestia i cenowo. Ona kosztuje tam chyba 170 zł albo coś takiego. Albo nawet i do 200 jest w stanie dojść, ale... Na przykład w sklepach typu RTV Euro AGD albo w MediaMarkcie ona kosztuje chyba 130. I to są nowe gry, więc ludzie, jeżeli będziecie chcieli ją kupić, jeżeli macie Switcha, nie wiem, ilu naszych słuchaczy ma Switcha, to nie kupujcie je na Allegro, ani na żadne sprzedam wymienie Nintendo na Facebooku, tylko najpierw zobaczcie, ile ona kosztuje w sklepie, kurde, koło was, bo ona nie jest droga, jak się okazuje.
Ale jest tak, jest dobrze jednak się bawię. Jednak miałaś pod orędziu monolog, nie? Nie, no tak. Nie, no bo nie zastanawiałam się nad tym wcześniej, bo to jest taka gra, że jak w nią grałam, to się sama się sobie dziwię, że się dobrze w nią bawię i naprawdę to nie jest gra dla mnie, ale skoro to nie jest gra dla mnie, to w takim razie ci wszyscy ludzie, którzy nie lubią tego typu gier, może powinni po nią sięgnąć, bo ona naprawdę jest fan. Wiecie, co jest zajebiście fan? Thor Ragnarok. Byłem na torze nowym. Co? Filmeczki. Tak, filmeczki. Filmusie. Mega dawno wypadłem już ze świata Marvela, naprawdę. Już mi się nie podobały te filmy, kiepsko się bawiłem. No najnowszego Spidermana to z mega zdziwieniem oglądałem w ogóle, że to się mogło komuś podobać. A ten Thor Ragnarok naprawdę autentycznie siedzisz w kinie i się chichrasz. Jest tak śmieszny i z takim dystansem nakręcony i tak fajnie zagrany. W ogóle Chris Hemsworth, tak? To jest Thor. Mam mega w ogóle talent komiczny, nawet nie zdawałem sobie sprawy, nie? To już było widać w tym szorcie, który... Dlatego, że ma krótkie włosy teraz. Którym Waititi on się nazywa chyba, tak? Tak. I w ogóle i Waititi tam też podkłada głos pod jedną postać, pod Draxa. Takiego gladiatora właśnie, który tam jest na tej planecie gladiatorów. I to jest, kurwa, tak śmieszna postać. To jest po prostu, on w ogóle kradnie show wszystkim, co nie? A to nie jest ten sam Drax, który jest Guardians of the Galaxy, bo jest więcej Draxów? On się nie, ty masz rację, to nie jest Drax, on się jakoś inaczej nazywa, ale tak podobnie, okay. on jest takiego ludu w ogóle, takich ludzi kamieni, co nie? Okej. Okay. Może, nie wiem, no ale dobra, nazwijmy go roboczo Drax 2. No właśnie, Drax 2, ale on jest tak śmieszny, on po prostu ma takie dowcipy, co nie? On jest takim półrewolucjonistą, pół wojownikiem, a pół takim ziomkiem zwykłym, co nie? Co tam, wiesz, co tam mówi, co tam u ciebie, no to w ogóle fajnie, co nie? I taki w ogóle tak zupełnie innego nadaje charakteru temu filmowi, co nie? Który tam jednak jest koniec końców o tym, że wielkie typy ze sobą walczą. No, więc... nazywa się Ragnarok. Jest, w ogóle to, że temu Waitikiemu udało się połączyć z jednej strony właśnie mitologię nordycką, potraktowaną dosyć serio. Z drugiej strony Doktor Strange tam się pojawia. Z trzeciej strony milion odwołań do lat 80., estetyki lat 80. I cała ta planeta, na którą oni trafiają, to jest właśnie takie, to są takie lata 80., taka ekstrawaganza lat 80. A do tego jeszcze jeden z bogów, znaczy nie, takich bohaterów, no, nordyckich, używa tam karabinów maszynowych i to wszystko w ogóle ze sobą działa i sprawia ci mega frajdę, nie? Naprawdę... Kurde, dawno żaden film Marvelowy, żaden w ogóle film o superbohaterach we mnie tylu dobrych emocji nie obudził. On ma bardzo dobre opinie. Tak, ludzie się, autentycznie to jest film, na którym siedzisz i ludzie się głośno śmieją, co nie jak na komedii, nie? I dzięki temu jakby też ja się przejmowałem w ogóle, co tam się wydarzy, bo autentycznie chciałem, żeby ten film trwał, żeby tam coś się działo, co nie i tak dalej. Okej, okay, powiem totalnie, nie chciałem, znaczy w sensie nie, że nie chciałem, że miałem coś przeciw, tylko nie miałem go w ogóle w sferze zainteresowania. Na maksa polecam, naprawdę. Szczególnie, że obejrzałem ostatnio Co robimy w ciemności i generalnie byłem rozczarowany dosyć. Tak? Znaczy, ja bardzo lubię Co jest spoko ten film, jest spoko ten film, ale tyle się o nim nasłuchałem, że spodziewałem się jednak więcej. Jest w ogóle genialne cameo Sama Neela, tego z Parku Jurajskiego między innymi, takiego słynnego nowozelandzkiego aktora, i Matta Damona. I jak ich zobaczysz na ekranie, to jest w ogóle, no... Leżysz i kwiczysz ze śmiechu, jak oni mają genialną rolę. A propos Sama Neela, Peaky Blinders, nowy sezon zaczyna się w środę. Chciałem przypomnieć tym, którzy... Chciałem przypomnieć, jak słaby był ostatni sezon i jak słaby był poprzedni sezon. Nie, mi się drugi bardzo jeszcze podobał, trzeci zgadzam się, że... Aha, nie, czwarty chyba wyparłem już. No okej. Okay. No nie wiem, ja lubię ten serial ciągle, bo zgadzam się, że pierwsze dwa były zdecydowanie najlepsze, ale... Nie, teraz będzie czwarty. Teraz będzie czwarty. To nie, to drugi mi się podobał jeszcze spoko, trzeci był zdecydowanie, tak, wyraźnie słabszy, ale nadal... A widzieliście już cały Stranger Things? Nie, jestem w połowie. Ja też jestem jakoś w połowie. Ale na razie jest mega nudne. Ale co ci powiem, ja jeszcze nie widziałam całego, nie będę tu spoilować. No. Jest jeden odcinek, który jest słaby scenariuszowo, postaciowo, scenograficznie. Jest po prostu, jest całkowicie... Jeszcze jesteście przed nim, ale jest po prostu taki, że ja siedziałam i się za głowę złapałam w ogóle, co się stało. No nie, mnie na razie w ogóle nie kupił ten serial, tak... No mnie na tyle właśnie, że... No tak... Siedzę i no okej, okay, tam są jakieś wydarzenia, ale właśnie tam się nic nie dzieje w nim. Znaczy tak, w pierwsze dwa to jest w ogóle nic, zupełnie tak. Zero. Czwarty mnie zainteresował, w sensie takim, że w końcu zaczęło się coś dziać, ale znowu później faktycznie... Tam, tak... za dużo tam jest tej nastolatkowej dramy, a za mało jest Stranger Things, jakby. Znaczy no tam okej, okay, to tam to się niby rozkręca, ale ja w ogóle mi się tam...
Ja nie byłam jakoś, nie wiadomo jaką fanką tego pierwszego sezonu, nie byłam tak zwariowana na jego punkcie jak większość ludzi, z którymi rozmawiałam. Ten drugi jest bardzo dziwny, ja nie wiem, ja czekam na to jak on się zawiąże, w sensie, jakie będzie zakończenie tego właśnie. I za co, jakby co będzie uznane, ja się kumarzę, ja w ogóle w tym momencie czekam, co jest na tyle ważne, że to będzie rozwiązane. Bo ja nawet jeszcze nie wiem, a mi zostały dwa odcinki do końca chyba, czy tam, no tak mi się wydaje. Ale ten, który teraz oglądałam, to wygląda jakby go napisał 12-latek, któremu się wydaje, że jest geniuszem w ogóle literackim. To tak trochę wygląda. Jest po prostu jakaś totalna masakra, co się dzieje. Ale dziwne to jest, bo ten serial ma mega dobre opinie. Że w ogóle nie wiem, może pierwszy to jest, i tak może dalej. To jest właśnie, taki... Może wstrzymajmy się, bo tak naprawdę żadne z nas nie widziało, nie? Może to tylko sam. Jeżeli szukacie mega dobrego serialu Netflixa, to Mindhunter. Naprawdę tak, bardzo dobry. Ja muszę dobry. Teraz obejrzeć pierwszy odcinek. Też słyszałem od Michała Kowala. Po raz trzeci. Sprzedane. I zgodnie ze starą zasadą, jeżeli Michał Kowal trzy razy zostanie wymówiony, imię i nazwisko Michała Kowala. Kiedyś tak pojawi. Zostawię trzy razy wypowiedziane, to odcinek się kończy. Hej. Cześć. Ja.